Dzisiaj wspominamy w kościele świętą Katarzynę ze Sieny, dziewicę doktora kościoła, patronkę Europy. I zapraszam do wspólnej modlitwy przez jej wstawiennictwo również dzisiejszymi czytaniami z liturgii. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Czytanie z pierwszego listu świętego Jana Apostoła. Najmilsi, nowina, którą usłyszeliśmy od Jezusa Chrystusa i którą wam głosimy, jest taka. Bóg jest światłością, a nie ma w nim żadnej ciemności. Jeżeli mówimy, że mamy z nim współuczestnictwo, a chodzimy w ciemności, kłamiemy i nie postępujemy zgodnie z prawdą. Jeżeli zaś chodzimy w światłości, tak jak on sam trwa w światłości, to mamy jedni z drugimi współuczestnictwo, a krew Jezusa, Syna Jego, oczyszcza nas z wszelkiego grzechu. Jeśli mówimy, że nie mamy grzechu, to samych siebie oszukujemy i nie ma w nas prawdy. Jeżeli wyznajemy nasze grzechy, Bóg jako wierny i sprawiedliwy odpuści je nam i oczyści nas z wszelkiej nieprawości. Jeśli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy, czynimy go kłamcą i nie ma w nas jego nauki. Dzieci moje, piszę wam to dlatego, żebyście nie grzeszyli. Jeśli by nawet ktoś zgrzeszył, mamy rzecznika u Ojca Jezusa Chrystusa Sprawiedliwego. On bowiem jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy i nie tylko za nasze, lecz również za grzechy całego świata. Z psalmu 103. Błogosław dusza moja Pana i wszystko, co jest we mnie, święte imię Jego. Błogosław dusza moja Pana i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach. On odpuszcza wszystkie Twoje winy i leczy wszystkie choroby. On Twoje życie ratuje od zguby, obdarza Cię łaską i zmiłowaniem. Miłosierny jest Pan i łaskawy, nieskory do gniewu i bardzo cierpliwy. Nie zapamiętuje się w sporze, nie płonie gniewem na wieki. Jak ojciec lituje się nad dziećmi, tak Pan się lituje nad tymi, którzy cześć Mu oddają. Wie On, z czegośmy powstali, pamięta, że jesteśmy prochem. Lecz łaska Pana jest wieczna dla Jego wyznawców, a Jego sprawiedliwość nad ich potomstwem, nad wszystkimi, którzy strzegą Jego przymierza. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Wszystko przekazał mi Ojciec mój, nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych, albowiem słodkie jest moje jarzmo, a moje brzemię lekkie. Panie, bądź uwielbiony. Uwielbiamy Cię w słowach z pierwszego listu świętego Jana Apostoła, że krew Jezusa oczyszcza nas z wszelkiego grzechu. Bądź uwielbiony, Panie, w tym, że jeżeli chodzimy w światłości, to mamy jedni z drugimi współuczestnictwo. Bądź uwielbiony, Panie, w tych słowach, że jeśli mówimy, że nie mamy grzechu, to samych siebie oszukujemy i nie ma w nas prawdy. Bądź uwielbiony, Panie. W zaproszeniu do uwielbienia, szczególnie miłosierdzia Pańskiego. W psalmie czytamy bowiem, miłosierny jest Pan i łaskawy, nieskory do gniewu i bardzo cierpliwy. Panie miłosierny, uwielbiamy Cię, bądź uwielbiony, Panie. W tym, że łaska Pana jest wieczna dla Jego wyznawców, a sprawiedliwość nad potomstwem. Bądź uwielbiony, Panie. W tym, że Ty, Jezu, sam uwielbiłeś Ojca, dałeś nam przykład uwielbienia. Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi. Bądź uwielbiony, Panie. W zaproszeniu, abyśmy do Ciebie przyszli z naszym trudem,
obciążeniem, a Ty nas pokrzepisz. Bądź uwielbiony, Panie. Ty, który jesteś cichy i pokornego serca, bądź uwielbiony, Panie. I dzisiaj zapraszam, abyśmy uwielbili Jezusowe serce, które jest ciche i pokorne. Niewątpliwie z tego serca też brała przykład dzisiejsza patronka. Patrz się w serce Jezusa. Kontempluj serce, które tak bardzo ukochało do końca ludzkość. Zapraszam do chwili medytacji. Można powiedzieć, że dzisiaj w Ewangelii jest taki przepis na taki pokój serca, pokrzepienie. Po prostu trzeba przyjść do Jezusa. Jezus mówi: przyjdźcie do mnie wszyscy. I tam uczymy się cichości, uczymy się pokory. I w konsekwencji znajdujemy ukojenie. Ukojenie dla dusz naszych. Potrzebujesz ukojenia? Jeżeli tak, a wydaje mi się, że chyba każdy z nas potrzebuje ukojenia, to wołajmy teraz do Ducha Świętego, abyśmy się przede wszystkim nie bali przyjść do Jezusa. Bo szatan próbuje nam podpowiedzieć: nie idź. Nie idź do Jezusa. Ale mamy iść. Duchu Święty, dziękuję Ci za te przepiękne dzisiejsze czytania i za pierwsze czytanie, że jeżeli jesteśmy w Bogu, to jesteśmy w świetle i widzimy swój grzech, a krew Jezusa nas odmywa. Dziękuję Ci, Duchu Święty, za psalm, w którym uwielbiamy łaskę Pana, Jego miłosierdzie, za ten przykład uwielbienia, który dał nam Jezus, a przede wszystkim za te słowa, że możemy znaleźć ukojenie dla naszych dusz, kiedy przyjdziemy tacy, jacy jesteśmy, szczególnie z naszym trudem i obciążeniem, do Jezusa. I Duchu Święty, utoruj nam drogę do Jezusa, do Jego serca. Serca, które tak bardzo nas kocha, że chce dla nas szczęścia. I to prawdziwe szczęście możemy znaleźć tylko przy Nim. I proszę o to szczególnie dla tych, którzy dzisiaj oglądają ten film, modlą się ze mną i potrzebują, ponieważ są utrudzeni. I wiedzą, że jedynym lekarstwem dla nich jest zbliżenie się do Jezusa. Szczególnie proszę za tych, którzy tak codziennie
przyjmują Jezusa w Komunii Świętej, aby dostąpili takiego ukojenia serca właśnie w tej codzienności, aby owoce Eucharystii, owoce przyjmowania serca Jezusa w ich sercu były widoczne. Proszę też za tych, którzy czują się tacy oddaleni albo szukający Boga. Oddaleni od Boga albo szukający, aby tym bardziej nie bali się podejść do Jezusa, do Jego serca. Proszę o to, Duchu Święty. Amen. Przyjdźcie do mnie wszyscy. Te słowa niech nam dzisiaj towarzyszą. Zostawiam Was z nimi i życzę pięknego, błogosławionego dnia przy sercu Jezusa. Może dzisiaj w komentarzu umieść z litanii do serca Pana Jezusa przy okazji odmawiając ją w ciągu dnia. Wybierz jedno wezwanie, te, które jest Tobie najbliższa, jest ich 33. Tyle, ile lat Jezus żył na ziemi. Wybierz jedno i wpisz w komentarzu. W ten sposób uwielbi Jezusowe serce. Dobrego, pięknego dnia. Błogosławionego.